Witam Was w Timocom Live Talk. Nazywam się Dorota Seganiec-Marszewska, jestem specjalistą do spraw komunikacji w polskim przedstawicielstwie Timocom. Dziś chciałabym porozmawiać o zleceniu transportowym, dlatego moim gościem jest prawnik, współwłaściciel Kancelarii Juridika Łukasz Chwalczuk. Dzień dobry, Łukaszu. Witam Cię serdecznie. Łukaszu, zlecenie transportowe jest tematem niedocenianym. Dlaczego warto o nim porozmawiać? Bo od zlecenia wszystko się zaczyna. Zauważmy, że zarówno współpraca z klientem, to w zleceniu powinniśmy ustalić te najprostsze rzeczy, jakim jest towar, tresa czy cena. To ze zlecenia wynika wiele obowiązków zarówno przewoźnika, jak i ewentualnego później jego podwykonawcy. Więc zlecenie to jest ten pierwszy, najważniejszy punkt, na którym każdy dyspozytor w firmie transportowej powinien się skupić, powinien być odpowiednio przeszkolony, na co zwracać uwagę, po to, żeby później ta usługa, która jest wykonywana w trudnych warunkach dróg publicznych, przebiegała możliwie jak najspokojniej i najbezpieczniej. To może powiedzmy, czym w ogóle jest zlecenie transportowe? Może tak na samym wstępie powiem tak, wiele osób mnie pyta, panie Łukaszu, mamy tylko zlecenie, nie mieliśmy umowy. Co na szczęście jest pomyleniem troszeczkę dwóch definicji, bo zlecenie jest umową. Czy ona jest bardziej obszerna, czy nie, to są już w kwestii szczegółów. Natomiast zlecenie jest umową. Umowa wiąże dwie strony, zarówno tego, kto zleca, jak i tego, kto przyjmuje zlecenie do wykonania. Więc zlecenie powinno zawierać te informacje, które pozwolą na wykonanie usługi na czas, na miejsce, w odpowiedni terminie chociażby. A zlecenie transportowe powinno być wygenerowane na papierze, czy może mieć formę elektroniczną? Najlepiej, żeby tak było. To znaczy prawo nie reguluje w jakiej formie, czyli każda forma jest dopuszczalna, natomiast unikajcie Państwo zawierania umów przez telefon chociażby, z tego względu, że później ciężko jest ustalić, kto co mówił, kto co ustalił, jakie były warunki współpracy, więc dlatego najlepiej korzystać z współczesnej technologii w postaci komunikatorów, SMS-ów chociażby, czyli takiej formy, którą później możemy wydrukować, pokazać, taki, nazwijmy to, twardy dowód, z którego wynika, kto co powiedział, jakie były oczekiwania, jakie były ustalenia pomiędzy stronami. Czyli chodzi o to, żeby po prostu zostawić ślad. Dokładnie tak. A jakimi przepisami należałoby się kierować, jeśli chodzi o zlecenie transportowe? O, tu przede wszystkim polska ustawa prawo przewozowe. Dużo też wynika z konwencji CMR, czyli w latach 50. zostały ustalone pewne reguły dotyczące chociażby odpowiedzialności przewoźnika, więc na szczęście działalność transportowa jest dosyć precyzyjnie uregulowana, natomiast jak to zawsze bywa, diabeł tkwi w szczegółach i pewne rzeczy przewoźnicy i nadawcy również powinni ustalić właśnie w zleceniach. Dobrze, to porozmawiajmy może o warunkach takiej umowy, no bo ustaliliśmy, że zlecenie transportowe jest umową. Kto za co odpowiada? To może tak na początek powiedzmy, jaka jest różnica między zleceniem przewozowym a spedycyjnym, bo to jest istotne. To jest bardzo istotne. To może tak na samym wstępie, zobaczmy, że cała branża operuje słowem transportowe, tak, bo każdy się przyzwyczaił, że pracuje w branży transportowej. Natomiast jeżeli spojrzymy do przepisów, to nie ma czegoś takiego jak zlecenie transportowe. Jest zlecenie przewozu dla przewoźnika lub zlecenie spedycji dla firmy, która pośredniczy w transporcie drogowym. Więc to się może wydawać pewien szkopuł, natomiast później, gdy przejdziemy do tego, za co ja odpowiadam, czy odpowiadam za spóźnienie, czy odpowiadam za mojego podwykonawcę, który być może umyślnie lub nieumyślnie coś wydarzyło się z ładunkiem, a różnica jest przeogromna, więc dlatego chciałem, żebyśmy już teraz ustalili, że mamy do wyboru dwie opcje. Zlecenie przewozu lub zlecenie spedycji, więc pozwolę sobie od tej chwili już nie używać zlecenie transportowe, bo ono jest takie mocno kolokwialne, natomiast gdy cokolwiek stanie się z ładunkiem i gdy dochodzi jakichś sporów pomiędzy klientem a przewoźnikiem, no to wtedy już szukamy precyzji i wtedy już do nas, chociażby do kancelarii, przychodzą firmy właśnie przewozowe i szukają tych szczegółów w zleceniu, dzięki którym się mogą podeprzeć i zwiększyć swoje bezpieczeństwo. To jaki zakres odpowiedzialności jest w takim razie przewoźnika, a jaki spedytora? Tu od razu powiem tak, że przewoźnik opowiada w dosyć szerokim zakresie, zarówno za ładunek, który ma dowieźć na miejsce konkretne, w konkretnym czasie i oczywiście w nienaruszonym stanie, czyli zarówno w kontekście temperatury, wilgotności, czy chociażby zabezpieczenia tego ładunku. Więc przewoźnik ponosi dużą odpowiedzialność, ma dostarczyć przesyłkę w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Tu teraz coś podpowiem, bo często przewoźnicy pytają, a co się dzieje w przypadku, gdy ładunek dotrze uszkodzony. Więc zauważcie Państwo, że można przewozić uszkodzone ładunki, na przykład pojazdy uszkodzone, tylko wtedy warto jest to dokładnie opisać, po pierwsze w zleceniu,
i potwierdzi później w liście przewozowym, że ładunek jest w takim, a nie innym stanie. Więc przewoźnik odpowiada za stan ładunku, czy on jest uszkodzony i tak dalej. Natomiast spedytor, mam na myśli oczywiście firmę spedycyjną, on ma przede wszystkim zadbać o dobry wybór przewoźnika, czyli takiego podwykonawcę, który po pierwsze ma licencję, jest zarejestrowany jako firma czy spółka prawa handlowego, ma odpowiednie doświadczenie, odpowiedni tabor. Więc tu musimy odróżnić dwie rzeczy. Przewoźnik ma wykonać przewóz, a spedytor ma zorganizować firmę przewozową, która wykona tą już faktyczną część tej usługi, czyli przewieźć ładunek z punktu A do punktu B. To zajmiemy się zleceniem przewozowym. Co w takim zleceniu, to znaczy inaczej, czy tą odpowiedzialność przewoźnika w zleceniu można w jakiś sposób określić, zmniejszyć, zwiększyć? Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za uszkodzenie ładunku, w praktyce nie da się nic zrobić, ponieważ przepisy bardzo szczegółowo od wielu lat regulują, jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie ładunku. Natomiast inne aspekty, na przykład za ładunek, często przewoźnicy wożą towary do sieci marketów na przykład. Są to towary, z jednej strony mogą to być towary spożywcze, mogą to być towary wrażliwe, kruche, które wymagają większej dbałości. Więc kwestie załadunku, kto ma paleciakiem ten towar wwieźć na naczepę, czy to ma być na krawędź rampy, czy być może tylko udostępnić ładunek na naczepie. Więc tych możliwości jest kilka i tego typu rzeczy jak właśnie zabezpieczenie, załadunek, czy kwestie udokumentowania wykonania usługi, to powinno być właśnie uregulowane w zleceniu. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy, piszcie w komentarzach. Łukasz na pewno będzie odpowiadał na bieżąco. Jeśli nie zdąży, no to wtedy te pytania na pewno zostaną uwzględnione później i odpowiedzi się pojawią. Natomiast ja chciałabym Cię jeszcze zapytać, jakie obowiązki względem przewoźnika ma osoba, która jest nadawcą? Bo to jest duży problem czasami. Tak, tutaj troszkę pewnie będą zaskoczeni nasi uczestnicy live'a, ponieważ przepisy mówią dokładnie, że ten, kto wysyła, ten, kto nadaje towar, ma obowiązek podać szczegóły ładunku. Czyli ma podać wymiary, masę całkowitą, informacje, co to jest za ładunek. No bo inna jest rzeczywistość przewożenia kruchego ładunku w szklanych butelkach na przykład, a inna, jeżeli to są pustaki betonowe na przykład. Natomiast niestety w branży, tutaj nie chciałbym mówić o jakichś tych złych praktykach, natomiast często jest tak, że firmy z pośpiechu wpisują 24 tony towar neutralny. No właśnie, towar neutralny. Co to jest ten towar neutralny? Kod w worku, prawda? Znaczy mam coś do przewiezienia, nie wiem co to jest, nie wiem jaka tego jest wartość, czy to jest towar, który wymaga użycia większej ilości pasów, być może rozpórek, być może mat antypoślizgowych, więc tutaj apeluję też do uczestników dzisiejszego live'a, żebyśmy dbali o szczegóły, bo jak przysłowie mówi, diabeł tkwi w szczegółach i ten pośpiech, który bardzo często w branży transportowej jest wszechobecny, powoduje, że później ktoś na tym po prostu traci. A jeżeli na przykład w takim zleceniu transportowym będzie zapis o tym, że przewoźnik odpowiada za umocowanie takiego ładunku, to rozumiem, że kierowca na przykład przy takim załadunku powinien być i musi w nim czynnie uczestniczyć? Oczywiście, że tak. To ciekawostka, w zeszłym roku, w 2018 roku w Polsce w końcu, po wielu latach opóźnienia, uchwalono nowe rozporządzenie o mocowaniu. Przy czym tam ministerstwo taki trochę, nie wiem, czy trik, czy przegapiło jedną rzecz. Rozporządzenie mówi, kto ma zamocować. No właśnie. Czyli w Polsce dalej nie jest wiadome, czy to producent, nadawca ma swój ładunek zamocować, czy ma to zrobić kierowca, który jest na naczepie, który zna punkty mocowań, który często ma przywieźć konkretną ilość pasów. Dlatego też apeluję do słuchaczy, żeby w zleceniu jasno i klarownie wpisać, kto jest odpowiedzialny za zamocowanie ładunku, kto ma dobrać odpowiedni sprzęt, czyli ile pasów, jakie te pasy. Czy to ma być siatka, bo wożę drobnice do sieci marketów chociażby, czy do punktów już stricte sklepów. Więc tych sposobów mocowania jest naprawdę dużo, tylko od nas zależy, czy się do tego stosujemy. No szczególnie, że tak naprawdę producent będzie wiedział najlepiej, jak to przewieźć, tak? No bo on będzie wiedział dokładnie, co może się z tym wydarzyć. Dokładnie tak. Tutaj oczywiście współpraca pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą jest wręcz wymagana. I też do nadawców pewien apel, że jeżeli chcemy, żeby nasze ładunki były bezpiecznie i na czas dowożone do odbiorców, to nadawca powinien powiedzieć przewoźnikowi, co będzie
przewożone, jaki towar, w jaki sposób go mocować. Jeżeli to są płyty kartonowo-gipsowe i muszę zabezpieczyć narożnikami, żeby pasem nie uszkodzić ładunku, bo tak może być, że kierowca przyjedzie, pasem ściska, a nagle się okazuje, że za mocno dociśnie i po prostu w trakcie mocowania ładunku uszkodzi towar. Przez przypadek, ale uszkodzi, prawda? Więc tutaj ta współpraca jest wręcz konieczna, natomiast no w praktyce, jak to bywa, no różnie bywa, prawda? Dlatego zachęcam, żeby w zleceniu szczegółowo opisywać, co to jest za ładunek. A jak to jest z odwołaniem zlecenia? Czy na przykład zleceniodawca może to zrobić, a czy na przykład przewoźnik, podejmując już zlecenie, może z niego zrezygnować? Tutaj przepisy są jednoznaczne od wielu lat. Nadawca, czyli ten, kto zleca, może stornować, anulować, prawnie mówiąc, odstąpić od umowy przewozu. Natomiast przewoźnik absolutnie nie ma takiego prawa. Więc w momencie, kiedy przewoźnik potwierdził, tak, jedziemy, wykonam tą usługę, to ma możliwość wziąć podwykonawcę, bo zaplanował sobie, że jego auto wykona tą usługę, jego kierowca, z okoliczności typu choroby, uszkodzenia pojazdów, cokolwiek, jeżeli nie może wykonać tego konkretnego zadania swoim pojazdem, może wziąć podwykonawcę, natomiast wykonać usługę musi. Więc tutaj świetne pytanie. Zachęcam też Państwa, żeby pytania zadawać, bo znacie mnie Państwo pewnie z konferencji licznych w Polsce. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, natomiast to, co powiedziałaś Ty, Dorotko, nadawca może anulować, przewoźnik niestety nie. A teraz, jeżeli przewoźnik jest w trakcie, na przykład już jedzie, a zleceniodawca może się nie załadował, ale na przykład jedzie na miejsce i zleceniodawca informuje, że jednak rezygnuje, nie będzie transportu. Znaczy, jeżeli już jest załadowany towar na pojazd i jest on w trakcie realizacji, to w tym przypadku możemy mówić o zmianie. Na przykład miał jechać do punktu A, do magazynu takiej czy innej firmy, po czym powiedzmy magazyn jest pełny, musimy go przekierować 30 km do innej miejscowości. Więc tu mówimy o zmianie umowy przewozu. Ona jest też jak najbardziej możliwa. Oczywiście przewoźnik musi, ma prawo wyliczyć frach odpowiednio do trasy, którą wykonuje. No bo jeżeli miał przejechać 500 km, a nagle jedzie 600, bo wydłużyła się trasa przejazdu, to za ten dodatkowy odcinek oczywiście należy mu się wynagrodzenie. On nie jest zobowiązany w tych pieniądzach jeździć po całej Polsce z punktu A i nagle na dużo dłuższej trasie. Natomiast zmiana umowy przewozu też jest jak najbardziej możliwa. Przy czym ważna rzecz, tylko nadawca, prawda? W praktyce przynajmniej nadawca ma prawo zmienić odbiorcę, podmiot, który ma odebrać i miejsce, w którym ma być dostarczone. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, komentujcie, macie własne doświadczenia na pewno mnóstwo. Dzielcie się tym z nami, zapraszamy, będziemy rozmawiać na bieżąco. A ja chciałam jeszcze zapytać o kwestię związaną z komunikacją. Bo część spedytorów na przykład, czy przewoźników, otrzymuje zlecenia drogą elektroniczną i dostają na przykład możliwość odpowiedzenia, nie wiem, 30 minut. I teraz, czy jeżeli ja nie odpowiem na takie zlecenie, to je przyjęłam? I czy każdy może mi wysłać tak naprawdę tego typu zlecenie? Na przykład firma, która ze mną wcześniej nie miała do czynienia, wysyła mi zlecenie i mam 30 minut na odpowiedź, a ja to gdzieś przegapię. Czy mnie takie zlecenie już obowiązuje, czy nie? Tutaj musimy dwie rzeczy wyprostować. Musimy podzielić naszych zleceniodawców na dwie grupy, czyli firmy, które są z tak zwanych stałych stosunkach gospodarczych. Tak mówi prawo. Nie jestem w stanie podać Państwu takiej granicy matematycznej, czy dana firma to jest już stała firma, czy jeszcze z przypadku jednorazowa, to już myślę, że każdy musi sobie sam ocenić, czy dany zleceniodawca jest dla nich stałym, czy przypadkowym zleceniodawcą. Natomiast jeżeli to jest stały kontrahent, z którym współpracujemy już od pewnego czasu, mamy konkretną ilość obrotu, to w takim przypadku wysłanie przez niego zlecenia traktujemy jako ofertę i na tą ofertę przedsiębiorca ma obowiązek odpowiedzieć. Może się zgodzić lub nie, prawda? Może powiedzieć, nie, nie jadę, bo nie mam odpowiedniego wolnego pojazdu na tej trasie pod ten ładunek. Pomijam kontrakty długoterminowe, gdzie często jest tak, czego tutaj też apeluję do przewoźników, żeby uważali na kontrakty, które podpisują, bo biorą trochę znowu kota w worku. Czyli zgadzają się przez 2 lata jeździć na wskazanych trasach bez powiedzenia dokładnie, jaka będzie ilość. I zdarzają się nadawcy, którzy jednego dnia zlecą ładunek na jeden pojazd, a drugiego na 10 pojazdów, prawda? I ta dysproporcja powoduje, że przewoźnikom ciężko jest zaplanować dostępność pojazdu. Natomiast wracając do pierwszego pytania, jeżeli to jest nasz stały klient, otrzymuje propozycję wykonania usługi, czyli to zlecenie w formie elektronicznej, bardzo często to będzie pewnie w e-mail wysłany na skrzynkę pocztową. W momencie, kiedy takiego maila dostaję, muszę zareagować, czyli muszę odpowiedzieć tak, jadę, umowa jest zawarta,
lub nie, nie jadę, nie mam wolnego pojazdu. Bo jeżeli te znane z praktyki 30 minut, które często jest wpisywane w zleceniu jako czas, w którym przewoźnik czeka, jeżeli się przewoźnik zagapi i minie te 30 minut, to tu można twierdzić, że umowa została zawarta i przewoźnik powinien był podstawić pojazd pod miejsce załadunku. Jasne. Mamy pytanie od Kuby. Jak wygląda sprawa odzyskania VAT-u od naszego państwa, biorąc ładunek od zagranicznego klienta, na przykład z Niemiec, gdzie dostajemy frachty tylko netto? O, panie Jakubie, świetne pytanie, natomiast no, nie chciałbym się wypowiadać co do kwestii podatkowych, przyznam szczerze, bo podatki to jest no, odrębna branża, którą trzeba być czasami specjalistą, żeby nie powiedzieć cudotwórcą, żeby tak zrozumieć w całości. Natomiast co do, świetna część pytania a propos skali netto i brutto. Może ja na chwilkę odejdę od tych zleceń międzynarodowych, bo kwestia odzyskania VAT-u to jest de facto Urząd Skarbowy i procedury związane z odzyskaniem VAT-u, więc tutaj bardziej pytanie do Urzędu Skarbowego, bym powiedział, na ile sprawnie oni działają. Natomiast pamiętajcie Państwo może o drugiej rzeczy, że w całej branży, mam na myśli przedsiębiorców, przyzwyczailiśmy się operować kwotami w skali netto. Prawda? Czyli jak mówię fracht 1000 zł, to w głowie mam gdzieś tam świta, że to będzie plus VAT. Czyli te 23% VAT-u doliczę do faktury, wystawię fakturę na 1230 zł i taką kwotę oczekuję, że zleceniodawca mi zapłaci. Natomiast przypominam, że jest ustawa o informowaniu o cenach i usług, która mówi dokładnie, że w cenach uwzględnia się podatek, prawda? Więc jeżeli ja piszę fracht 1000 zł, w domyśle all-in w cudzysłowie, no to to jest skala brutto niestety. Więc tutaj myślę, że ten dodatek netto jest bardzo istotny przede wszystkim wtedy, gdy mamy zleceniodawcę z Polski, bo wtedy podatek VAT jest rozliczany w Polsce, no i tym bardziej jeśli chodzi o ładunki wykonywane w transporcie krajowym. Mamy kolejne pytanie od pana Michała Grzegorczyka. Jakie jest pana stanowisko w kwestii wstrzymania rozładunku towaru, ewentualnego magazynowania w celu zabezpieczenia swojego wynagrodzenia w sytuacjach, kiedy pojawi się wiarygodna podstawa do utraty zaufania do zleceniodawcy? Na przykład przed rozładunkiem otrzymujemy informację, że zostaniemy obciążeni za coś, co nie jest naszą odpowiedzialnością. No, prawdę mówiąc, chciałam Cię zapytać o tę kwestię, czy właśnie przewoźnik może zatrzymać towar? No pan Grzegorz, widać, że pracuje w branży nie od dziś, nie od wczoraj, bo pytania są bardzo... Bardzo dziękujemy za to pytanie. Bardzo praktyczne. Bardzo się cieszę, bo z Dorotą możemy rozmawiać całymi dniami, natomiast cieszę się, jak są pytania z sali, w cudzysłowie, bo wtedy wiem, że ktoś po drugiej stronie jest, nie tylko kamery. Panie Michale, pyta pan o zastaw na towarze. To jest temat rzeka, bym powiedział, bo znowu zależy on od zlecenia. W skrócie, w takim telegraficznym skrócie, jeżeli otrzymał pan zlecenie przewozu, i wykonuje pan to zlecenie własnym pojazdem lub podwykonawcą, natomiast ma pan umowę przewozu, to w praktyce prawo zastawu na towarze dotyczy tylko tych dzisiejszych kosztów. Czyli jeżeli został ktoś przetrzymany na miejscu rozładunku, stoi 2-3 dni, pomijam 24 godziny wolno od opłat, to często jest wpisywane w zleceniu, gdzie przewoźnik godzi się na to, że będzie oczekiwał na rozładunek czasami dzień albo dwa. Więc to jest znowu kwestia umowna, czy ja będę stał za darmo, tak jak to często niestety jest w branży, czy jednak wymagam pewnej zapłaty za czas oczekiwania. Natomiast jeżeli się okazuje, że przewoźnik stoi nie z własnej winy, na przykład mieliśmy taki przypadek, gdzie przewoźnik ma przewieźć pralki do Rosji bodajże i z powodu braku w dokumentacji celnej utknął na granicy przez kilka dni. I przewoźnik mówi tak, skoro ja zostałem przytrzymany na granicy i czas dostawy się wydłużył, ja stałem 5 dni, 6 dni na granicy, za ten czas postoju oczekuję wynagrodzenia w kwocie, tutaj przyjęło się około 100 euro dziennie. To jest taka, myślę, kwota akceptowalna przez zarówno nadawców, jak i przewoźników. I w takim przypadku przewoźnik ma prawo zatrzymać ładunek w celu zabezpieczenia roszczeń, przy czym apeluję do Państwa też, żebyście nie przesadzali. To znaczy, jeżeli mam dużą, pewną firmę, która mi zleca, spedycję, producenta, ktoś, kto jest znany, wypłacalny, no to nie możemy znowu trzymać ładunku o wartości 50 tysięcy euro, żeby zabezpieczyć 500 euro, prawda? Więc tutaj też nie możemy, mówiąc kolokwialnie, przesadzać. Natomiast jeżeli zdarzą się przypadki, gdzie no niestety no, branża jest, powiedziałbym, bardzo ryzykowna, może tak to ujmę, gdzie nadawcy czasami nie mówią prawdy. Czyli ktoś zleca ładunek, w zleceniu wpisuje, że będzie ten ładunek ważył 20 ton, więc przewoźnik podstawia naczepę zwykłą trzyosiową plandekę, a nagle ten ładunek waży 26 ton, prawda? Dochodzi do kontroli drogowych. Pewnie Państwo wiecie, że
w najbliższym czasie zarządcy dróg zbroją się w nowe wagi, prawda? Więc tych kontroli będzie na pewno dużo więcej, tym bardziej w preselekcji, więc nie ma znaczenia, czy inspektor stoi na drodze, czy nie, preselekcja i tak to wyłapie. Więc jeżeli się okaże, że klient nas, nie chcę powiedzieć oszukał, ale podał nie do końca prawdziwe dane dotyczące ładunku i z tego powodu nas inspekcja zatrzyma, nałoży karę, to też możemy oczekiwać zwrotu tej kary na podstawie oczywiście tych danych nieprawidłowych, po pierwsze w zleceniu, a po drugie też w liście przewozowym. To porozmawiajmy teraz może o samej konstrukcji zlecenia transportowego. Co takie zlecenie transportowe powinno zawierać, żeby w ogóle nim być, żeby przede wszystkim było wiążące, miało wszystkie niezbędne dane? Takie minimalne rzeczy są trzy i to jest dosyć proste. Towar, czyli przewoźnik musi wiedzieć, co będzie wiózł, ile tego towaru będzie, jakie będą wymiary tego towaru. To są europalety, czy są to konstrukcje stalowe, czy być może są to big bagi na przykład, prawda? Więc powinien mieć informację, jaki jest towar. Druga rzecz to jest trasa, czyli skąd, dokąd, gdzie jest miejsce załadunku, gdzie jest miejsce rozładunku. Przy czym zwracam uwagę, że nie mówimy o samej czynności załadunku. Czyli przewoźnik ma podstawić pojazd pod rampę, czy tam, gdzie jest miejsce załadunku, ma udostępnić przestrzeń przewozową, czyli plandekę, czy inny pojazd, a kwestia, kto ma załadować ten towar, kto ma umiejscowić go na ciężarówce, to jest zupełnie inna kwestia. Więc trasa to jest druga rzecz. No i trzecia, myślę, najważniejsza dla wszystkich, to jest cena, czyli wynagrodzenie. To są te trzy absolutnie minimalne rzeczy, warunki, które musimy ustalić, żeby w ogóle mówić o tym, że umowa została zawarta. Zachęcam Was do dyskusji. Piszcie, pytajcie, jak widzicie, Łukasz odpowiada na bieżąco. Oczywiście, jeśli może, no wiadomo, nie jest ekspertem, jeśli chodzi o podatki, tak, ale wszystkie inne rzeczy, które są związane z kwestiami prawnymi, jak najbardziej, pytajcie. Ekspert jest do Waszej dyspozycji. Mówiliśmy o tym, że powinna się znaleźć cena w zleceniu transportowym. Mówiłeś już o tym, że powinna ona uwzględniać podatek, czyli powinna być to cena brutto. Ten zapis musi się tam znaleźć. A jak to jest w kwestiach walut? No, to też jest kwestia umowna. W Polsce operujemy naszą walutą, czyli złotówkami, natomiast jest możliwość umówić się, że waluta będzie inna, to co Państwo stosujecie, czyli bardzo często rozliczenia za wykonane usługi są w walucie euro, prawda? Natomiast to też musi jasno wynikać ze zlecenia, w jakiej walucie ta płatność ma nastąpić. To jest warunek oczywiście konieczny w zleceniu. A jak to jest ze zmianą treści zlecenia? Czy na przykład otrzymując zlecenie, ja mogę ingerować w jego treść, nie zgodzić się na coś? W większości przypadków tak. W momencie, kiedy dostajemy zlecenie, tam jest cała litania różnych warunków i obostrzeń, na co też często firmy narzekają, prawda, że ktoś wymaga w ciągu 30 minut sprawdzić dostępność, tak, trasę, przejezdność, opłaty drogowe, czasami promy, imigrantów, nie daj Boże, też nie dopuścić, prawda? Więc te 30 minut jest naprawdę niedużo, a mamy 30 warunków, często czcionką, tam prawie trójką nieczytelną, więc zmierzam do tego, że wbrew pozorom zlecenie zarówno przewozowe, jak i spedycyjne, ono nie musi być obszerne. Bardzo często zauważam, że firmy niepotrzebnie dublują, wpisują rzeczy oczywiste, na przykład działamy na podstawie konwencji CMR. Nie ma potrzeby tego wpisywać. Tak jak nikt nie wpisuje, że kierowca ma zatrzymać na czerwonym świetle, bo to wynika z ustawy o ruchu drogowym, to nie ma potrzeby dublować tego, co wynika z przepisów. Dzięki temu moglibyśmy odchudzić zlecenie o połowę, skrócić czas czytania spedytorom, którzy powinni zająć troszkę czym innym i też mieć miejsce, żeby dopisać rzeczy naprawdę potrzebne, typu załadunek, kto za załadunek odpowiada, zabezpieczenie, kto ma w 100% zadbać o to, żeby były rozpórki, macy, maty antypoślizgowe i tak dalej. Więc skupić się na rzeczach potrzebnych, a nie niepotrzebnie. Powiem tak, często firmy kierują się teraz zasadą kopiuj, wklej, czyli przeczytali coś u konkurencji, kopiuj, wklej do mojego. Przeczytano coś u producenta, to kolejne ładunki, kolejne warunki, które są, tak powiem, dopisywane, trochę kierują się zasadą więcej, będę miał więcej warunków, to będzie teoretycznie łatwiej, a w praktyce tak to niestety nie działa. Mamy kolejne pytanie od pana Michała Grzegorczyka, który dopytuje. Dziękuję za odpowiedź. Jednak jeden aspekt pytania został pominięty. Czy i w jakich przypadkach przewoźnik ma prawo zmagazynować towar na poczet zabezpieczenia swojego interesu? No to widzę, że pan... Świetny sposób windykacyjny, to trzeba powiedzieć wprost. Panie Michale, mówiąc wprost, to trzeba dokładnie ocenić ze zlecenia. Jeżeli ma pan zlecenie przewozu,
ze swoim klientem i klient panu nie płaci, bo tak może wynikać, lub komukolwiek innemu, to na pewno przewoźnik nie ma prawa trzymać dzisiejszego ładunku za wcześniej wykonane usługi przewozowe. Niestety przepis mówi jasno i klarownie, że zastaw dotyczy tylko umowy przewozu tej konkretnej, którą jestem w trakcie wykonywania. Natomiast ciekawostka, że w przypadku zleceń spedycji przepis brzmi nieco inaczej i w przypadku zleceń spedycyjnych taka możliwość już jest. Więc odpowiadając precyzyjnie, trzeba sprawdzić w zleceniu. Jeżeli jest pan przewoźnikiem, nie można trzymać ładunku na poczet wcześniej wystawionych faktur. Jeżeli to było zlecenie spedycji i ktoś inny wykonywał tą usługę, to najprawdopodobniej można zabezpieczyć właśnie w postaci ładunku. A jak to jest ze stosowanymi w zleceniu transportowym klauzulami? Czy one wszystkie są zawsze obowiązujące, nawet jeżeli na przykład są absurdalne albo okazuje się, że są niemożliwe do spełnienia? No znowu, te warunki bywają różne. Warunki w zleceniu nie mogą być sprzeczne z prawem. To znaczy, jeżeli przepis konwencji CMR mówi, artykuł 4 dokładnie, że brak listu przewozowego nie wpływa na ważność umowy, a umowa jest za wynagrodzeniem, to przewoźnik oczywiście musi udowodnić, że towar dotarł do odbiorcy, na przykład w postaci maila. Pisze maila do odbiorcy, odbiorca potwierdza, tak, otrzymałem towar, dziękuję. To pomimo, że nie mam CMR-ki, bo kierowca, nie wiem, zgubił, ukradziono mu cokolwiek, stracił ten list przewozowy, ale jestem w stanie udowodnić, że towar dotarł do odbiorcy, to usługa została wykonana i zapłata się należy. Więc zobaczcie Państwo, częsty problem w branży, gdzie masa klientów, masa przewoźników do nas dzwoni z takim słusznym żalem, że dojechali na czas, dowieźli towar w nienaruszonym stanie, a ktoś się czepia, bo w CMR-ce brakuje podpisu, brakuje pieczątki, brakuje czegoś tam, prawda? Więc to są bardziej takie, powiedziałbym, wymówki, żeby komuś nie dopłacić, niż działanie zgodne z prawem. I taki warunek jest niezgodny z prawem. Usługa została wykonana, płatność się należy. Są oczywiście warunki, które są w pełni wiążące, na przykład obowiązek parkowania na parkingach strzeżonych. No właśnie, z tymi parkingami to się cuda dzieje. Cuda się dzieją, wszyscy przyjmują, powiem tak trochę bezkrytycznie, niestety. I później są też tłumaczenia przewoźników, nie miałem czasu przeczytać, bo warunków było 40, kliknąłem jadę, a zlecenie czytałem później, prawda? No tu niestety, jeżeli przewoźnik obiecuje, czyli zobowiązuje się w zleceniu, że będzie parkował na parkingach strzeżonych, to niestety później nikogo nie interesuje, że one są trudno dostępne, tak, prawda? I tutaj przewoźnik musi sobie przeliczyć czas jazdy, trasę, bo być może, na pewno wzdłuż autostrad tych parkingów nie ma. Spójrzmy na polską infrastrukturę drogową, chyba najnowsza w Unii Europejskiej, bardzo przystępna i nowoczesna, a mimo wszystko tam parkingów strzeżonych nie ma, prawda? Są stacje benzynowe, są restauracje, kilkadziesiąt miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych, ale to nie jest parking strzeżony. I w takim przypadku, jeżeli przewoźnik przyjął zlecenie z obowiązkiem parkowania na parkingach strzeżonych, a tego nie spełnia, no to bierze na siebie dużo większą odpowiedzialność niestety. I to jest warunek w pełni wiążący. I na pewno przewoźnik się nie może bronić tym, że powie, że z Wrocławia do Krakowa jest tylko w cudzysłowie jedna autostrada, którą wszyscy jeżdżą i wzdłuż tej autostrady nie ma parkingów strzeżonych. Więc tu niestety apeluję do przewoźników, żeby czytali zlecenia. Mamy kolejne pytanie. Bardzo dziękujemy. Bartosz Ciszkowski. Czy można wpisać w zlecenie, że płatność następuje w złotych polskich, jest podana kwota w euro, zgodnie z kursem tabeli C kupna? Oczywiście, że tak, bo macie Państwo uregulowane, w jaki sposób będzie uregulowana zapłata. Prawo nie reguluje co do cen jako takich, czy sposobu wyliczania tej ceny. Więc jeżeli przewoźnik się umówi z klientem, że w ten sposób będzie wyliczał wynagrodzenie, nawet jeżeli wskaże zgodnie z kursem z dnia 1 stycznia, bo wtedy był pik, prawda, i ten kurs był wyjątkowo korzystny dla mnie, jak najbardziej tak. Więc sposób wyliczania ceny jest w pełni dowolny. Tutaj prawo nie ogranicza, ani zarazem też nie pomaga. Więc jeżeli przewoźnik sobie nie dopilnuje pewnych rzeczy, tutaj też z praktyki powiem, częstą bolączką wśród busów jest praktyka, w której firmy jeżdżą przez tydzień, a na koniec tygodnia otrzymują takie zbiorcze zlecenie, tam 5 ładunków przewiezionych po Niemczech w kabotażu na przykład. No więc zobaczcie, że warunki zlecenia należy ustalić przed rozpoczęciem współpracy, a nie po tym, jak ja już wszystko przewiozłem, bo są przepychanki, co kto telefonicznie powiedział. Więc oczywiście te kwestie sposobu wyliczania czy przeliczania walut jak najbardziej można ustalić w zleceniu. Czyli jest to po prostu kwestia umowna między jedną a drugą stroną. Zlecenia. A w takim razie porozmawiamy o pieniądzach.
Co prawda już wcześniej naruszyliśmy ten temat, ale teraz powiedzmy bardziej. Czasami zdarza się, że przewoźnik ma potrąconą kwotę na przykład za to, że przy odbiorze towaru zagubił gdzieś list przewozowy, albo coś nie zostało wpisane, albo na przykład te dokumenty dotarły później, nie wiem, są jakieś terminy 7 dni bądź 14 dni na to, żeby dostarczyć te dokumenty. Czasami jest to trudne do spełnienia, taki warunek. I teraz, jeżeli coś takiego znajduje się w zleceniu transportowym, to jest to wiążące? To znaczy, taki przewoźnik rzeczywiście może mieć potrąconą jakąś kwotę? Nie chciałbym generalizować, bo umów należy dochowywać. Zauważcie Państwo, że mój zleceniodawca, płatnik, oczekuje, żeby sprawnie dostarczyć dokumenty, bo dzięki temu on udokumentuje wykonanie usługi swojemu klientowi i ten łańcuszek płatności idzie sprawnie. Więc apeluję do przewoźników, żeby rzeczywiście te listy przewozowe wysyłać zgodnie z oczekiwaniami i najszybciej jak się da, bo to po prostu ułatwia życie i przyspiesza świadczenie biznesu wszystkim, od wielkich producentów poprzez pośredników, spedycje przewoźników i tak dalej. Natomiast jeżeli trafimy na te takie czarne przykłady w branży transportowej, gdzie ktoś spóźni się jeden dzień na przykład i są przypadki, że zlecenie mówi 7 dni, na dostarczenie CMR-ki z Hiszpanii na przykład. Przewoźnik staje na głowie, robi co może, no ale dotarło 8 dnia. No więc zobaczcie, że to spóźnienie jeden dzień w dostarczeniu CMR-ki w praktyce nie powoduje żadnej szkody. Pomijam kwestie celne, gdzie to się może troszkę skomplikować. Natomiast szkoda nie ma z tego powodu żadnej szkody, którą poniósł klient, no bo towar jest dostarczony, to w praktyce przewoźnikowi należy zapłata w pełnej kwocie. W większości przypadków przynajmniej, prawda? Natomiast gdy dołożymy do tego na przykład neutralizację listu przewozowego, to nie temat na dziś, natomiast na pewno słuchacze wiedzą, o czym mówię, to też okazuje się, że branża, nazwijmy to handlowa, czyli osoby, które kupiły towar, od razu go sprzedały i chcą dostarczyć do finalnego odbiorcy, oczekują od przewoźników zneutralizowania listu przewozowego, szczegóły może kiedy indziej, a to jest wprost nielegalne. I zobaczcie, wszyscy to robią, wszyscy się przyzwyczaili, że takie są oczekiwania, a to absolutnie tak nie powinno wyglądać. Bardzo dziękujemy za kolejne pytanie. Zachęcam Was, pytajcie, mamy jeszcze trochę czasu, ale to jednak jest czas ograniczony, także korzystajcie. Pan Wojtek Boruń, Panie mecenasie, czy w świetle tego, co Pan mówi, czy przewoźnik musi pisemnie potwierdzić akceptację zlecenia, by zleceniodawca mógł potem dochodzić swoich praw w związku z niedotrzymaniem przez przewoźnika warunków zlecenia? Panie Wojciechu, świetne pytanie. Kolejne pytanie bardzo praktyczne, z którym ja się bardzo często spotykam. Nie musi. To znaczy, jeżeli klient mi wysyła zlecenie na maila na przykład, jest te 30 minut, to po 30 minucie dochodzi do przyjęcia zlecenia do realizacji na podstawie mojej współpracy z klientem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli ja się podjąłem tego zlecenia, czyli mój pojazd już jedzie na miejsce załadunku, dojechał, jest na miejscu załadunku, to pomimo, że się nie podpisałem pod tym zleceniem, pomimo, że go nie odesłałem do klienta, to rozpocząłem realizację, więc doszło do domniemania przyjęcia zlecenia do realizacji, ona jest w pełni wiążąca. Więc znowu apelując do przewoźników, starajmy się być jak najbardziej precyzyjni, czyli za każdym razem podpisać, zeskanować, wysłać mailem i wtedy jest jasne i klarowne, co kto... Jest ślad. Tak, i tak jest święty spokój, mówiąc wprost. Natomiast jeżeli się okaże, że ktoś zapomniał lub czasu było mało, to jeżeli podjęto się realizacji, to umowa jest zawarta. To teraz zapytam o terminy przedawnienia. Jak długo przewoźnik może dochodzić swoich roszczeń? Tu musimy postawić granicę pomiędzy transportem krajowym, w Polsce oczywiście, czyli nie mówię trochę o kabotażu w innych krajach, pomiędzy przewozami krajowymi, a przewozami międzynarodowymi. Zacznę od tych drugich, bo ich jest, zakładam, trochę więcej, a dotyczą wszelkich przejazdów międzynarodowych, czyli zarówno Polska-Niemcy, jak i Francja-Holandia na przykład, czyli przerzuty w innych krajach Europy, nazwijmy to w ten sposób. W przypadku międzynarodówki, czyli przewozów pomiędzy różnymi krajami, termin przedawnienia za fracht, czyli wynagrodzenie przewoźnika, to jest dokładnie 15 miesięcy, i teraz uwaga, od zawarcia zlecenia. Bardzo często spotykam się z działami księgowych, kadr, nawet działów prawnych, którzy liczą ten okres od terminu płatności faktury. I to jest ogromny błąd, bo biorąc pod uwagę, że termin płatności często jest 60 dni, to te 2 miesiące wszystko się przesuwa. Więc w międzynarodówce 15 miesięcy od zawarcia zlecenia, czyli w momencie, kiedy ja klikam OK, jadę, zawarłem zlecenie, to mam 15 miesięcy. W transportach krajowych jest to standardowo rok od terminu płatności.
To mamy kolejne pytanie. Bardzo dziękujemy. Od pana Łukasza Wleklaka. Jeśli coś przekręciłam, to przepraszam. Co w przypadku zlecenia spedycyjnego? Przewoźnik przyjmuje zlecenie z terminami fix, po czym w dniu załadunku wysyła storno, uzasadniając, że nie dojdzie do godziny ustalonej w zleceniu i nie dostarczy, bo są na przykład strajki we Francji. Jak spedytor może wyciągnąć konsekwencje od takiego przewoźnika? Tutaj dwie rzeczy, troszeczkę nie jestem pewny, bo zlecenie spedycyjne, o którym mówi pan Łukasz, powinien mieć ze swoim klientem, prawda? Czyli otrzymał zlecenie spedycyjne od swojego klienta, jest firmą spedycyjną. Jego zadaniem jest wyszukać przewoźnika, który to zlecenie wykona, czyli pan Łukasz zawiera dwie umowy. Ze swoim klientem spedycję, tak, przewoźnika umowę przewozu. I w takim przypadku nawet nie ma znaczenia, dlaczego muszę anulować zlecenie. Towar jest niegotowy, na produkcji coś się przedłużyło, jeszcze tego towaru nie ma. Klient zrezygnował z zakupu, na przykład strajki i tak dalej. Firma spedycyjna, której mam na myśli pana Łukasza, może anulować zlecenie przewoźnikowi, przy czym oczywiście ponosi koszty, które ten przewoźnik poniósł. Czyli jak przewoźnik na pusto przejechał 100 km, spalił ileś tam paliwa, zapłacił za wiatola, mosty, promy i tak dalej, to te koszty należy mu zwrócić, natomiast zlecenie może anulować. To mamy kolejne pytanie od pana Michała Grzegorczyka. Bardzo dziękujemy. Czy pana zdanie w relacji z innym podmiotem, w której działamy zarówno jako klient zlecający przewozy, jak i przewoźnik umowny, możemy bez jego zgody dochodzić wspólnych zobowiązań na podstawie kompensaty, na podstawie oświadczenia? Przyznam, pytanie nie do końca dla mnie jasne. Panie Michale, prośba, bo chętnie odpowiem. Niech pan uszczegółowi pytanie, dobrze? Bo staram się odpowiedzieć, tylko nie chciałbym troszkę z fusów zgadywać, tylko wolę odpowiedzieć pytanie tak, żebym podpisał się pod tym, co powiem. Więc panie Michale, pytanie dobre, proszę o uszczegółowienie, dobrze? To jeszcze zapytam cię o coś, co jest dosyć kontrowersyjne. Mianowicie, z tego co wiem, w Polsce jest taka możliwość, żeby dochodzić swoich roszczeń, to znaczy chodzi mi o zapłatę od odbiorcy. Tak, tak, to prawda. To jest rzecz, powiedziałbym, no nie powiem, że pilnie strzeżona przez naszą branżę prawników, bo bym może skłamał, natomiast rzeczywiście jest taka możliwość. Polska i z tego co mi wiadomo Francja. To są dwa jedyne kraje w Unii Europejskiej, gdzie nie tylko ten, kto zleca, mój bezpośredni podmiot wpisany w zleceniu, ale też ktoś inny, w naszym przypadku odbiorca, jest współodpowiedzialny za zapłatę przewoźnikowi. Znowu, nie zawsze i nie wszędzie. Dokładnie. Czy to nie jest na zasadzie tak, że jak dowiozłem, to mam prawo pójść do sądu i sąd na pewno zasądzi, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Z własnego doświadczenia pamiętam, jak parę lat temu, to był 2010 rok bodajże, upadła duża spółka, duża spedycja w cudzysłowie pod Krakowem, która no niestety zostawia masę długów na rynku polskim, szeroko rozumianym polskim. I w takim przypadku pamiętam, przyszło dwóch przewoźników, którzy świadczyli bardzo podobne usługi, czyli jeździli z towarami tam bodajże spożywcze, jeden do jednej sieci marketów, drugi do drugiej sieci marketów. I pierwszy z tych przewoźników, pan Kazimierz, jeśli dobrze pamiętam, miał z prawdziwego zdarzenia listy przewozowe. Porządne, czytelne, zgodnie z tym, co jest wymagane zgodnie z prawem. To nie jest trudne. Natomiast jeżeli wiem, co wpisać, a tam jest cztery rzeczy do wpisania tak naprawdę, jeżeli mam precyzyjny list przewozowy, jeden z przewoźników odzyskał 100% frachtów, które miał niezapłacone przez spedycję, a jego kolega, który nie jest tak jakoś oceniać może indywidualnie, natomiast trochę po najmniejszej linii oporu korzystał tylko z WZ-ek zamiast listów przewozowych, a WZ-ka nie jest tym samym dokumentem, tam w ogóle sprawy nie zaczęliśmy, prawda? Więc pamiętam takie rozgoryczenie tego drugiego pana, który tak do nas miał troszkę takie zdziwienie, że dlaczego jedną sprawę bierzemy, prowadzimy, a jego nie chcemy. Tu oczywiście wynikało ze zwykłej uczciwości biznesowej, gdzie wiedzieliśmy, że bez dokumentów tego się po prostu nie da odzyskać, prawda? Więc kolejny temat dla przewoźników, czyli list przewozowy. Zlecenie jest tym pierwszym krokiem. Umową. Na dzień dobry, tak? Czy zawieram umowę, tam ustalam co, jak, gdzie i kiedy będę robił. A list przewozowy to jest z kolei ten pierwszy, najważniejszy dokument, co przyjąłem do przewozu, jak ten towar wyglądał. Kierowca jest na miejscu załadunku i to on widzi, co realnie ma przekazane do przewiezienia.
No i może jeszcze dopowiedzmy, że dotyczy to transportu krajowego. O, oczywiście, że tak. Oczywiście, to nie, że tak. Nie jest międzynarodówka, tylko to jest transport krajowy. Tak, znaczy ja mam swoje zdanie na ten temat, natomiast rzeczywiście sądy niestety dosyć ostrożnie dla polskich przewoźników podchodzą do tego tematu, więc na pewno w transportach międzynarodowych tam jest troszkę inny obowiązek, bo należałoby wpisywać do listów przewozowych, czego nikt w branży z kolei nie robi, więc znowu ta praktyka takiego troszeczkę zbyt łagodnego i zbyt małej ilości danych wpisywanych do listu przewozowego, powoduje, że przewoźnik później jest po prostu, no niestety, ale stratny, bo usługę wykonał, za paliwo zapłacił, leasingi, opłaty drogowe, więc przewoźnik mnóstwo pieniędzy musi zainwestować, zaryzykować, a niestety jest ostatni do płacenia za wykonaną usługę. Pan Michał Grzegorczyk dopowiada. Klient opóźnia się z opłaceniem faktury za wykonaną usługę transportową, a następnie wykonuje moje zlecenie, usługę transportową. Czy mogę skompensować zaległą płatność z tego frachtu bez zgody drugiej strony? No i teraz wszystko rozumiem. Dziękuję serdecznie. Panie Michale, oczywiście, że tak. Przepis mówi, że wzajemne wierzytelności, czyli ja wystawiam fakturę na Ciebie, Ty za inne usługi na mnie, możemy skompensować i co ważne, kompensata nie wymaga zgody drugiej strony. Czyli jak mamy dwie faktury, Ty wystawiasz na mnie, ja na Ciebie, kwoty oczywiście tam jakoś się pewnie pokryją lub będzie różnica, nie musimy mieć zgody tego, komu wysyłamy kompensatę, oświadczam, potrącam moją fakturę z Waszą notą obciążeniową czy z fakturą za usługi transportowe i po prostu dokonuję potrącenia. Będziemy już kończyć, powoli. Już? Tak. Ja dopiero się rozkręciłem. Już 40 minut rozmawiamy. Na zakończenie w takim razie. Chciałabym, żebyś podsumował takie najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać, żeby to zlecenie wyglądało tak, jak powinno i żeby przede wszystkim nie zaszkodzić sobie. Zaczynając od tego, przyjmujemy zlecenie. Jeżeli jestem firmą spedycyjną, przyjmuję zlecenia spedycji od swoich klientów dla siebie, daję zlecenia przewozu podwykonawcy, przewoźnikowi, który realnie ma to załadować ten towar i dowieźć. Więc to jest pierwsza rzecz, rozdzielenie przewóz czy spedycja. Druga rzecz to są towar. Dopytujcie Państwo, co będę wiózł, jaka jest wartość tego towaru. Pomijam kwestię odpowiedzialności, bo to można inne spotkanie, ale chcę wiedzieć, czy wiozę towar stosunkowo niewielkiej wartości, czy najnowsze telefony komórkowe, które kosztują po prostu dużo. Więc to jest kwestia dopytywania o towar. Ustalenia stawki netto czy brutto, bo to kosztuje 23%, prawda, w Polsce, więc to jest... Życzę każdemu, żeby miał na tyle duże marże, żeby było z czego oddać, prawda? Natomiast 23% to jest dużo, więc to netto wpisujmy koniecznie. Kwestie załadunku i kwestie zabezpieczenia. To są takie te najważniejsze rzeczy, które moim zdaniem powinny się znaleźć w zleceniu, a niekoniecznie dublować to, co mówią przepisy. Mhm, jasne. Tu koledzy mi sygnalizują, że mamy jeszcze pytanie, więc jeszcze chwileczkę porozmawiamy. Czuję się jak na konferencji, pytania cały czas. Na szczęście czas nas tak nie goni, bo nie czekają inni z tym, tak. Przynajmniej nie dziś. Oj, to dosyć skomplikowane. Ole, długie pytanie. Tak. Pani Kamila Krasowska, bardzo dziękujemy. Panie mecenasie, co w sytuacji, w której firma zleca wykonanie transportu profesjonalnemu przewoźnikowi i poprzez wysłanie wiadomości e-mail wyłącznie z informacjami na temat trasy, wagi, rodzaju towaru i wysokości frachtu, po czym po wykonaniu zlecenia obciąża przewoźnika za niedochowanie dodatkowych warunków zlecenia, na przykład wymiany palet, powołując się na fakt, iż firma występująca jako nadawca i przewoźnik współpracowali wcześniej na konkretnych warunkach zlecenia, które już było wysłane w formie dokumentowej zawierającej ów dodatkowy warunek. A więc na fakt posiadania wiedzy o wymaganiach nadawcy w zakresie wykonania przewozu. Czy jest to dopuszczalne? Nie. Warunki zlecenia muszą być jasne i klarowne. Albo mam kontrakt, umowę ramową na 2 lata i tam mam jasno ustalone, że mam wymianę palet, jak nie wymienię to 10 euro i tak dalej, czy mam jasno ustalone konsekwencje długoterminowe, roczne, dwuletnie i mówimy tu bardziej w kontekście kontraktu umowy ramowej zawierania na 2 lata, takie możliwości są. Natomiast jeżeli to jest zlecenie jednorazowe, to dotyczą tego dzisiejszego ładunku. A to, że ja później wykonuję kolejny ładunek dla tej samej spedycji czy nadawcy, no tu nie stosujemy analogii, że jak wcześniej tak było, to teraz też tak musi być. Tym bardziej, że kwestia wymiany palet jest czymś zupełnie dodatkowym do usługi przewozowej czy spedycyjnej i to musi być jasno i klarownie wpisane i uzgodnione pomiędzy dwoma stronami, które się dogadują na przewóz konkretnego ładunku. Kończymy na dziś.
już. Łukaszu, ja Cię bardzo cenię i bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się porozmawiać. Ja się dopiero rozpędziłem. Pytań było z tego, co widzę, dosyć dużo. Podobnie tak. Jak Transpolant, teraz coraz więcej, więc cieszę się, że nie tylko sami sobie porozmawialiśmy ze sobą, ale było dużo aktywnych internautów z drugiej strony. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za pytania, za Wasze komentarze. Jeśli jakieś jeszcze macie, jak najbardziej piszcie. Mamy kontakt z Łukaszem, więc myślę, że te wszystkie pytania znajdą odpowiedź. A ja zapraszam Was już dzisiaj na następny live. Zaglądajcie na naszą stronę facebookową. Będziemy Was informować, kiedy i co się wydarzy. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Dziękuję serdecznie.